Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliża się koniec roku szkolnego. To jest dobry moment, żeby zadać sobie kilka pytań ogólnych o kształt edukacji w Polsce. Edukacja to temat, który wzbudza sporo emocji, w którym pojawiają się zupełnie sprzeczne propozycje, co uważamy za właściwe i korzystne, w którym panuje ogromny chaos pojęciowy. Być może jak w każdym temacie w Polsce i w ogóle w, powiedzmy, w uproszczeniu zachodnim świecie obecnie, ale myślę, że jednak w kwestiach edukacji jest to widoczne nawet w porównaniu do pozostałych elementów naszego chaotycznego życia. Mimo wszystko jest widocznym, że ten chaos jest na tym polu jeszcze większy niż gdzie indziej. Zapraszam. Materiał ten nie będzie próbą odpowiedzi na wszystkie pytania. Raczej postaram się, powiedzmy, rozpocząć pewną dyskusję. Dlatego oznaczę w tym materiale pana Krzysztofa Maja, który jest człowiekiem z zupełnie innego końca, jeśli chodzi o edukację i wychowanie. Są to zupełnie inne propozycje niż te, które prezentuje Kościół w swoim tradycyjnym nauczaniu. Ale jest to dobra okazja, właśnie te przeciwstawne pozycje są dobrą okazją do tego, żeby prowadzić na ten temat rozmowę, żeby w ogniu dyskusji sprawdzić, które rozwiązania faktycznie wydają się do celu prowadzić. Ostatnio ukazał się materiał o edukacji domowej, który okazał się kijem w mrowisko. Jak się okazuje, faktycznie temat wzbudza dosyć duże emocje. To znaczy, wśród przede wszystkim, wśród rodziców, którzy wybrali tę formę edukacji, ten materiał najwyraźniej wzbudził duże emocje. Pomimo tego, że materiał sam sobie krytyczny nie jest, starałem się wskazać i wady, i zalety. Zarówno edukacji stacjonarnej, jak i edukacji domowej. Natomiast samo to wskazanie pewnych wad edukacji domowej i pewnych zalet właśnie tego systemu pruskiego, tak w cudzysłowie, i świadomie ubieszczam to w cudzysłowie, Samo to już doprowadziło do tego, że pojawiły się tam naprawdę bardzo duże emocje, co dla mnie jest znakiem, że trzeba o tym rozmawiać, że jest tutaj potrzeba tematyzowania sprawy, bo tam, gdzie poruszenie jakiegoś wątku wzbudza takie, chciałoby się powiedzieć, historyczne emocje, tam em, trzeba. Dotykać tego tematu. Tam jest potrzeba, aby pewne tematy odsłonić, na pewne rzeczy wskazać, bo na co wskazują gwałtowne emocje na to, że coś jest traktowane, powiedzmy, w sposób taki bezrefleksyjny. Bo człowiek reaguje emocjonalnie nie wtedy, gdy usłyszy argument, który usłyszał już dziesięć razy i który sobie przemyślał i wie, jak się do niego odnieść, tylko człowiek reaguje emocjonalnie wtedy, kiedy w jakiś sposób jego postawa, jego podejście do życia, jego poglądy są zaatakowane w sposób, który go niepokoi. A więc zawsze wkładanie kija w mrowisko, to znaczy, gdy jakiś temat okazuje się kijem w mrowisku, dla mnie jest to sygnał, że trzeba włożyć jeszcze jeden kij, Bo po prostu będzie to zdrowe dla społeczeństwa, gdy będziemy tematyzowali tematy, które nie są wystarczająco przemyślane. Jest to element racjonalnego życia, racjonalnego organizowania społeczeństwa. Zacząć tą dzisiejszą refleksję. Która, jak wspomniałem, raczej ma być początkiem dyskusji niż rozwiązaniem wszystkich problemów. Zacząć tę dyskusję chciałbym od, od zwrócenia uwagi na to, że nie należy odrzucać systemów, które przez dziesięciolecia albo nawet stulecia już się w jakiś sposób sprawdziły. Jest miś bardzo niebezpiecznym, gdy człowiek widzi jakieś rozwiązania, takie społeczno-polityczne. I one funkcjonują w społeczeństwie od 100 lat, dajmy na to. I bardzo niebezpiecznym jest stwierdzenie, ale nie, to nie działa. Są pewne wady, i faktycznie są one dostrzegalne. No, i te wady mogą skłonić nas do tego, żeby powiedzieć, nie, to dziadostwo jest, trzeba wszystko zupełnie zmienić to jest sposób myślenia który jest myśleniem bardzo niedojrzałym to znaczy tak może myśleć faktycznie młodzieniec który obserwuje rzeczywistość i wydaje mu się że zna proste odpowiedzi na trudne pytania i on by poukładał życie zupełnie inaczej jest to klasyczny sposób myślenia rewolucjonistów to znaczy zburzyć wszystko i wybudować od nowa tak jak nam się podoba, no, doświadczenie jednoznacznie pokazuje, że taki raj na ziemi, wybudowany po tym, jak się wzburzyło dotychczasowy porządek, to jest zawsze specyficzny rodzaj raju, taki raczej, właśnie w stylu kołchozów i gułagów. To jest właśnie ten typ raju na ziemi. A więc, gdy obserwujemy jakieś instytucje, sposoby organizacji społecznej, one funkcjonują. To samo to, że funkcjonują na przykład właśnie od dziesięcioleci, 10 stuleci, świadczy, że mają elementy, które są dobre. Jordan Peterson bardzo często zwraca na to uwagę, odnosząc to do, do amerykańskiego państwa w ogóle, że jest mnóstwo ludzi, którzy odważają właśnie w ogóle sens jego istnienia. I on mówi wtedy, i to jest moim zdaniem bardzo słuszna myśl. Pamiętajmy o tym, że nasi przodkowie przelewali krew po to, żeby to mogło w ten sposób funkcjonować. Pamiętajmy o tym, że ludzie oddawali swoje życie po to, żeby te instytucje mogły funkcjonować. One mają dzisiaj swoje wady, jak i wtedy miały swoje wady, ale jednak ktoś się za nie zapłacił swoim życiem, i skoro to było tak cenne wtedy dla nich, to może jednak warto się zastanowić, czy przypadkiem te instytucje nie mają jakiegoś sensu. My również w kontekście rozważania. Kwestii edukacyjnych, szkolnych w Polsce, powinniśmy o tym pamiętać. Pamiętajmy i spójrzmy na, na szkołę w czasach zaborów, gdzie nie można było mówić po polsku. Na przykład. I pamiętajmy o tych, o tych Polakach, którzy wkładali jakiś heroiczny wysiłek na tym czy innym polu, po to, żeby mogły funkcjonować polskie szkoły, po to, żebyśmy dzisiaj mogli się uczyć w języku polskim. Pamiętajmy, o tym jak wyglądała szkoła no w uproszczeniu, bo można znaleźć na bez wątpienia pozytywne elementy również w edukacji w PRL-u. Ale warto tam spojrzeć na, na te elementy, które również były gdzieś zupełnie ściśle patologiczne. Kwestie historyczne na przykład i, i ewidentne zakłamania w tych kwestiach, które w jakiś sposób jednak udało się przezwyciężyć. Spójrzmy na to, właśnie na te pokolenia Polaków, którzy życie swoje oddawali, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny, po to, żebyśmy my dzisiaj mogli chodzić do szkół, w których uczy się polskiej historii, w których uczy się języka polskiego. I znowu możemy tak krytykować, pewnie pojawią się głosy: A co to tam za, co to tam za polska historia, wcale nie polska, albo co to tam za język polski, sama degręgolada i nic tam się nie dzieje. No właśnie, raczej nie myślmy w ten sposób. Znaczy, nie uważam, aby było adekwatnym, stosownym, żeby myśleć w ten sposób. Nie jest to realistyczna ocena problemu. Bez wątpienia problemy są, ale jednak, jako punkt wyjścia, lepiej jest moim zdaniem zastanowić się, co mamy i. Co pozytywnego w tym możemy znaleźć, bo zanim coś zburzymy i zaczniemy budować zupełnie na nowo, to warto się zastanowić, czy przypadkiem to, co chcemy zbudować, nie okaże się gorsze od tego, co zburzyliśmy. Od razu na wstępie zaznaczam, że to, co powszechnie rozumie się przez taki model pruski szkolnictwa, to nie jest to, co jest modelem proponowanym przez tradycyjną naukę kościoła. Poszczegóły odsyłam do materiału o czym nie chcemy słyszeć. To jest materiał podlinkuję go najnowszy materiał o wychowaniu na naszym kanale i tam przedstawiam tą tradycyjną katolicką naukę jeśli chodzi o wychowanie człowieka, tą która zawarta jest chociażby w Divini Ilius Magistri, choć choć nie jest zawarta w hmm, Dokładnie tych samych słowach, ale to, to nie jest dla nas w tej chwili najważniejsze. A więc model, tak zwany model pruski, jest kojarzony przede wszystkim z taką zewnętrzną dyscypliną. I w tym materiale wyjaśniam, że taka zewnętrzna dyscyplina oczywiście sama w sobie nie jest wystarczająca. I mówię tam o tym trójkącie wychowawczym, gdzie z jednej strony mamy ludzką taką powiedzmy jeszcze nieokiełznaną naturę, emocjonalność, z drugiej strony. Mamy dyscyplinę i na szczycie mamy rozum i wolę. I tam wskazuje na to, że w katolickim, katolickim modelu wychowawczym wszystkie te elementy muszą ze sobą współgrać, to znaczy, dyscyplina musi w jakiś sposób okiełznać emocje, ale zarówno emocje muszą mieć kontakt z rozumem, czyli człowiek jest świadomy swoich emocji i stara się, czy to nad nimi zapanować, czy odpowiednio je ukierunkować. Czy uspokajać tam, gdzie trzeba, czy z drugiej strony, popychać do, 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 do działania tam, gdzie, gdzie również jest to potrzebne. I z drugiej strony, ta dyscyplina, żeby przynosiła dobre owoce, musi być zrozumiana, czyli to jest ta druga drugi bok tego trójkąta, druga relacja. Dyscyplina musi być zrozumiana, dlaczego to jest potrzebne, dlaczego to jest dobre, żebym uczył się na przykład punktualności, dlaczego szkoła stawia spóźnienie na lekcję. Dlaczego jest to dobre, żebym się tego nauczył? Gdy człowiek to zrozumie i wtedy świadomie próbuje praktykować, wtedy wyrabia w sobie cnoty, czyli sprawności, umiejętności, które są świadomie wypracowane, a przez które człowiek ma dobre przyzwyczajenia, jest nawyk do spełniania jakichś dobrych uczynków. To jest w tak wielkim uproszczeniu ten katolicki model wychowawczy i oczywiście gdy mówimy o modelu pruskim, to mamy raczej na myśli dosyć powszechnie, gdy mówimy o tym w ten sposób. Brak tego najwyższego punktu w tym trójkącie mamy obracamy się tylko praktycznie na tym poziomie horyzontalnym i mamy tylko emocje i dyscyplinę, i model Pluski uważa, że emocje trzeba stłamsić i trzeba postawić na dyscyplinę. I oczywiście to jest nieskuteczne, to znaczy wychowawczo nieskuteczne, może doprowadzić faktycznie do pewnych takich sukcesów na, na, na poziomie takim powiedzmy stricte um, korporacyjnym albo militarnym właśnie, ale nie na poziomie rozwoju człowieka. I z drugiej strony mamy rewolucyjne systemy wychowawcze, które um, Znowu poruszają się tylko na tym, na tym poziomie i e, uważają, że dyscyplina jest niepotrzebna, a e, to, co jest takie naturalne, nieokiełznane w człowieku, to jest dobre i potrzebne, i to również myślę, że jest właśnie w, w współczesnych modelach wychowawczych bardzo wyraźnie obecne. W komentarzach pod. Ostatnim filmie o edukacji domowej ktoś postawił zarzut, że ja mówię o tych takich rewolucyjnych systemach i o tych ludziach w lesie, że dla takiego rewolucjonisty najlepszy byłby właśnie taki dziki człowiek i skąd to w ogóle ksiądz bierze, przecież to jakiś chochoł, to poczytam, polecam poczytać sobie Ruso Wielki ojciec dla współczesnych rewolucyjnych modelów wychowawczych, który tak to właśnie przedstawia. W tą stronę tych systemów rewolucyjnych idą wszystkie te systemy, które stawiają na autoekspresję. To jest dokładnie to, to znaczy, dyscyplina gdzieś tam upada, a pozostaje to takie swobodne wyrażanie siebie, jakieś emocje, które mają się pokazać, człowiek, który ma wyrazić samego siebie. To zwykle wskazuje, gdy nacisk jest położony na to, że właśnie idziemy w tą stronę. Poszczegóły, jeśli chodzi o ten trójkąt wychowawczy, odsyłam do wspomnianego już materiału. Na pewno go podlinkuję, a jeśli zapomnę, to proszę przypomnijcie mi, bo, bo on powinien tutaj się znaleźć. A więc to powiedziawszy, chciałbym zwrócić na to uwagę, że we współczesnej dyskusji o edukacji bardzo dużo krytykuje się ten pruski model, czasami wylewający dziecko wraz z kąpielą. To znaczy, krytykując to, że tam stawia się nacisk na tą dyscyplinę, jednocześnie albo ją się zupełnie chce się o niej zapomnieć i zostawić tylko te emocje, a jednocześnie zwykle o tym poziomie najwyższym rozumu i woli w ogóle już się nie mówi. A więc. Ten błąd, o którym mówiłem na początku. Człowiek widzi jakąś instytucję, widzi jej błędy i później chce ją w całości zburzyć, bo uważa, że zrobi coś lepszego. Uważam, że te propozycje, które się pojawiają wcale, nie są lepsze. A więc, na przykład, moim zdaniem to widać już dzisiaj bardzo wyraźnie, nawet przecież jednak ceniony przeze mnie Szymon Pękala z wojny idei potrafi nagrywać materiały o tym że szkoła powinna być bardziej nowoczesna i powinna używać więcej urządzeń elektronicznych przecież to jest ten największy anachronizm, jaki można sobie wyobrazić. To można było mówić ewentualnie w latach 90., może jeszcze, powiedzmy, że w miarę z czystym sumieniem można było myśleć, że to faktycznie będzie działało. Dzisiaj, kiedy psycholodzy biją na alarm o tym jak tragiczny wpływ na dzieci mają ekrany, ekrany dotykowe, jak one się od tego uzależniają, jak bardzo szkodzi im to rozwojowo, no to dzisiaj ci piewcy nowej edukacji uważają, że trzeba jeszcze dzieci na lekcjach 8 godzin najlepiej posadzić przed jakimś ekranem i i e, w, sprawić, że one w to już całkiem wsiąkną. Oczywiście oni, to jest parodia, w sensie oni nie powiedzą, że trzeba ich posadzić, posadzić na 8 godzin przed ekranem, natomiast te postulaty moim zdaniem są takie zupełnie nieprzemyślane. I jest to rodzaj takiego naprawdę takich farmazonów, to znaczy. E, Stwierdzenie o tym, że trzeba użyć nowoczesnych środków. Każdy to powtarza i to w takich zaleceniach ministerialnych chętnie się pojawia, że to jest jakiś taki priorytet, takie korzystanie z nowoczesnych środków. Więc dzieci, jeśli chodzi o samo korzystanie z nowoczesnych technologii, to uczą się tego bardzo szybko i tutaj naprawdę doświadczenie pokazuje, że raczej nie potrzebują wielkiego w to wprowadzania, ewentualnie w kontekście bezpieczeństwa potrzebują wprowadzania i to właśnie między innymi pod względem panowania nad tym, świadomości, że prowadzi to do uzależnień, z świadomości o szkodliwości tego i jak dozować te urządzenia elektroniczne. To, tego powinno się te dzieci Uczyć, ale to nie oznacza, że trzeba używać właśnie, że trzeba wciągnąć koniecznie te nowo, nowoczesne środki do edukacji. Moim zdaniem, właśnie teraz, kiedy dzieci nieustannie powiedzmy, kiedy wszystkie statystyki chorób depresji i różnych schorzeń uzależnień, u dzieci w, w, bo pikują do, do góry, to nie pikują do góry, to chyba nie można powiedzieć, lecą do góry, kiedy wszystkie te wskaźniki lecą do góry. Wyraźnie widać, że ma to związek z tymi uzależnieniami od ekranów dotykowych, od mediów społecznościowych. Wyraźnie widać, jak chociażby Instagram, jaki ma wpływ na młode dziewczęta, jak się pojawiają tam kompleksy uzależnienia. Widać to bardzo wyraźnie. I w tym momencie mówienie o tym, że właśnie trzeba używać tych nowoczesnych środków edukacji, bo kiedy dzieci korzystają z tego cały czas, kiedy jak właśnie tylko wychodzą ze szkoły, no u nas w szkole nie można korzystać z telefonów w ogóle. Taki mamy regulamin. Podejrzewam, że właśnie dla pana Krzysztofa Maja to w ogóle będzie faszyzm, ale ja zwracam na to uwagę, że właśnie dzięki regułom, dzięki temu to mieszam, wrócę do tego, Wrócę do reguł i do, do posłuszeństwa. Gdy tylko dzieci wyjdą ze szkoły, od razu wsiąkają w telefony, jeśli faktycznie je mają. Gdy jedziemy ulicą, co widzimy? Widzimy młodych ludzi, którzy wsiąkają w te telefony. Ile tych uzależnień od ekranów, okra, ekranów jest widocznych? Nie tylko tak gołym okiem, no bo to są tylko takie obserwacje, które potwierdzają, powiedzmy, że te. Wyniki badań i ci piewcy nowej edukacji chcą jeszcze te dzieci wciskać przed ekrany w trakcie czasu szkolnego. Moim zdaniem, na tym przykładzie dokładnie widać, jak bardzo nietrafione są takie postulaty o to, że trzeba zmodernizować edukację, że trzeba ją dostosować do współczesnych realiów. To jest w ogóle dosyć niebezpieczny postulat. Dlaczego uważam ten postulat za niebezpieczny i w pewnym sensie głupi? Dlaczego? Dlatego, że siłą rzeczy, jeśli będziemy próbowali teraz, mamy reformę, powiedzmy, tak, robimy reformę edukacji, chcemy zrobić nowoczesną szkołę, chcemy ją dostosować do współczesnego rynku pracy, na przykład. To w ogóle jest postulat szalony. No to tak, to mamy jakieś prognozy. Takie prognozy na 10 lat do przodu, na 15, jakie zawody będą potrzebne. Doświadczenie uczy, że takie prognozy prawie nigdy się nie sprawdzają, że te zawody, które są prognozowane, że będą potrzebne, to zwykle się usypią po jakimś czasie. To się już trochę za, zaznacza z programistami, którzy już widać, że, że sztuczna inteligencja będzie w stanie dużą ilość programistów zastąpić i wśród samych programistów już. Panuje przekonanie, przynajmniej zgodnie z tym, co od niektórych z nich słyszałem, już panuje przekonanie, że tylko najlepsi z nich zostaną, a tych takich zwykłych szeregowych programistów. Będzie mogła zastąpić sztuczna inteligencja. I to jest standard. To samo wydarzyło się w latach 2000 z tymi specjalistami od marketingu i zarządzania. No, to taki nowoczesny zawód. Teraz właśnie wyszliśmy z komunizmu i teraz będziemy marketingować i zarządzać. I wszyscy idą na ten marketing i zarządzanie. Później się okazuje, że to, to nic z tym absolutnie zrobić nie można. Tak się kończy próba dostosowania do współczesnych potrzeb rynku i do współczesnych potrzeb społeczeństwa. To za tym się nigdy nie nadąży. Pogoń za tym to jest najbardziej. To jest przepis na najbardziej niedostosowaną do czasów edukację. Bo siłą rzeczy to się po prostu zbyt szybko zmienia i człowiek, nie, zanim wykształcimy te pokolenia, to to, co próbowaliśmy im przekazać, już stanie się nieaktualne. Jaki jest więc przepis? Przepis jest zamiast edukacji nowoczesnej, edukacja wieczna, powiedziałbym to w ten sposób. To znaczy wykształcenie człowieka w ten sposób, żeby rozwinąć jego władzę duszy, żeby rozwinąć jego samego w ten sposób, że on będzie potrafił dostosować się do tych zmieniających się okoliczności, że on będzie potrafił poradzić sobie w każdej sytuacji. To jest człowiek, który ma rozwinięty rozum, wolę, który ma rozwinięty niższe władze duszy, który wypracował sposoby działania, który jest roztropny, który myśli, Racjonalnie i w jaki sposób to osiągnąć? No, jedną z prób osiągnięcia całościowego rozwoju człowieka jest właśnie edukacja klasyczna, która stawia na filozofię. Na filozofię, która ma człowieka nauczyć racjonalnego, logicznego myślenia. Edukacja klasyczna stawia również na artes, na sztuki wyzwolone, na te umiejętności, które sprawiają, że człowiek uczy się panować nad rzeczywistością. To są umiejętności ogólne, to są umiejętności, które uczą go korzystania z jego własnych władz duszy. I one tak. Nie są jakieś mega specjalistyczne, ale później, jak to zostało wyrobione na etapie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, to wtedy człowiek już może się specjalizować w jakiejś dziedzinie i dzięki tej roztropności, którą posiada w trakcie tej edukacji, jest w stanie. Tym swoim życiem pokierować jest w stanie wybrać tą specjalizację, którą, którą chce, którą uważa za adekwatną w tej konkretnej sytuacji i jest w stanie dopasować się do tych konkretnych warunków, potrzeb. Które są. Jednocześnie ma szansę stać się człowiekiem wolnym i silnym, bo jeśli rozwinęliśmy w nim roztropność, no to ten człowiek będzie potrafił odróżnić prawdę od fałszu, będzie potrafił uniknąć manipulacji. To jest kluczowa sprawa, bo jeśli będziemy szli w stronę takiej specjalizacji, o, potrzebujemy tego i tego zawodu, to specjalizujemy ludzi w tych. Teraz rozwija się technologia, no to dajemy technologię do szkoły, jak najwięcej technologii do szkoły. No, czynimy z ludzi. Być może specjalistów w jakiejś jednej dziedzinie. Raz, że ta dziedzina bardzo szybko może się zdezaktualizować. Dwa, że jeśli nie nauczyliśmy tego człowieka jak logicznie myśleć, jak pracować swoim rozumem, tylko nauczyliśmy go jakichś takich praktycznych umiejętności, nawet jeśli one są dosyć teoretyczne, tak? ale mimo wszystko praktyczne w sensie nie reformują funkcjonowania naszego rozumu. Wykształciliśmy niewolnika, człowieka, którego łatwo będzie zmanipulować. To może nie być oczywiste dla wszystkich widzów, którzy są raczej spoza naszego kanału, dlaczego człowiek, który myśli racjonalnie, nie jest niewolnikiem. To jest rzecz dosyć prosta: to znaczy, człowiek, który. Nie potrafi dobrze odróżniać prawdy od fałszu, człowiek, który łatwo ulega emocjom w powiedzmy takim społecznym, społecznym dyskursie, taki człowiek jest bardzo prosty do zmanipulowania. Bardzo łatwo można go popchnąć w którąś stronę. Tutaj, socjotechniki, współczesne media naprawdę mogą to bez problemu zrobić. Trzeba być naprawdę wolnym i silnym człowiekiem, żeby się tym wszystkim metodom oprzeć. I właśnie edukacja klasyczna ze swoim naciskiem na filozofię, na rozwój umiejętności, zasadniczych, podstawowych umiejętności w człowieku, właśnie ta edukacja może wykształcić człowieka, który będzie w stanie oprzeć się manipulacji i jednocześnie będzie wystarczająco ugruntowany, przygotowany na bazowym poziomie do tego, żeby się później specjalizować w dziedzinie, która ewentualnie będzie mu potrzebna. Obiecałem, że wrócę do kwestii dyscypliny i posłuszeństwa, i tutaj mogę nawiązać też do poprzedniego materiału o edukacji domowej. Tam również pojawiło się dużo komentarzy które pokazują mi, że temat warto poruszać. Komentarze, które twierdziły, że nie ksiądz przesadza z tymi umiejętnościami społecznymi. To nie jest wcale tak potrzebne, żeby dziecko uczyć, jak odnaleźć się w grupie rówieśniczej. Bardzo ciekawe niektóre komentarze były w stylu, gdzie człowiek później dorosły jest w grupie rówieśniczej. To nie jest o potrzebne umiejętności, żeby on potrafił odnaleźć się w klasie. Jest to dla mnie dosyć zaskakujące, że wzbudza to aż takie kontrowersje. I w pewnym sensie nawet smutne, że tak podstawowe, powiedzmy, umiejętności, tak podstawowe zdolności dla człowieka trzeba dzisiaj tłumaczyć, że są one, że są one czymś wartościowym. A więc, jeśli chodzi o umiejętności społeczne, Jesteśmy stworzeni w ten sposób, że życie w społeczeństwie jest dla nas niezwykle korzystne. Dzięki społeczeństwu mamy możliwość do specjalizacji, czyli mamy możliwość poświęcić się w jakiejś konkretnej dziedzinie, dzięki czemu mamy możliwość osiągnąć w niej dużo większe, lepsze wyniki. Ludzie mogą stać się naukowcami dzięki temu, że ktoś inny zajmuje się jakimiś praktycznymi sprawami. Społeczeństwo jest dla nas szalenie korzystne. I teraz. Te umiejętności, które pozwalają nam dobrze funkcjonować z innymi ludźmi, to są podstawowe umiejętności. To są umiejętności dla katolika. To w ogóle jest moim zdaniem szokujące, że to może wzbudzać jakieś kontrowersje, bo przecież mamy cały szereg cnót, które są powiązane. Z tymi, tymi, powiedzmy, takimi umiejętnościami społecznymi. Sama miłość bliźniego jest, jest umiejętnością, która ma właśnie związek z e, takimi umiejętnościami społecznymi. Więc, m, czy to są rzeczy ważne? Tak, to są rzeczy, bez których człowiek jest inwalidą. Umiejętności społeczne to są rzeczy tak ważne, że bez nich stajemy się inwalidami. Mówiłem w tamtym materiale o tym, że człowiek potrzebuje. Tego, żeby wejść w jakąś grupę na dłuższy okres czasu, młody człowiek, rozwijający się człowiek bez tego ścisłego nadzoru rodziców, żeby nauczył się tego, jak odnaleźć sobie miejsce w tej, swoje miejsce w tej sytuacji. I widzę po komentarzach, że to. Nie zostało zrozumiane. Czy uda mi się to lepiej wytłumaczyć? Nie wiem, ale spróbuję. Otóż, młody człowiek, który żyje w rodzinie, nawet jeśli ma piątkę rodzeństwa, to to rodzeństwo ma już wypracowany sposób działania, sposób życia pod opieką rodziców. Tam mogą być konflikty, mogą być różne charaktery. Zsadniczo rodzice cały czas nad tym czuwają, i to rodzeństwo też no, jest cały czas w swojej własnej grupie. To, to społeczeństwo bardzo szybko znajduje jakby swój sposób istnienia. Człowiek dojrzewający. Zacznijmy od tego. Młody człowiek, który wchodzi w okres dojrzewania, bardzo potrzebuje tego na poziomie rozwojowym, żeby wejść w interakcję ze swoimi rówieśnikami, żeby wejść w interakcję z ludźmi, którzy są gdzieś spoza rodziny. To jest naturalny etap rozwojowy, którego jeśli nie zrobimy, to uczynimy z dzieci inwalidów. Ten człowiek, człowiek musi się tego nauczyć. Dlaczego? Dlatego, że później będzie musiał żyć w społeczeństwie. Nie może żyć w jakimś swoim małym getcie z kilkoma osobami, tylko musi się tego nauczyć, jak funkcjonować. Z innymi. Dlatego to jest zupełnie naturalne, że młody człowiek chce, dojrzewający człowiek chce spędzać czas z rówieśnikami, chce wyjść do innych, chce zostawić na jakiś czas rodziny. Nie całkiem ją zostawić, ale, ale jednak potrzebuje tego kontaktu, bo potrzebuje tego konfrontowania się też z innymi. I tutaj naprawdę ten kontakt, ta konfrontacja w szkole jest bardzo, bardzo cenna. Przez to, że ci ludzie dajmy na to, mamy klasę. Jak w naszej szkole mamy klasę 15-osobową. Każdy z tych, z tych dzieci, każdy z tych dzieci przychodzi jednak z trochę innej rodziny, ma swoje własne nawyki, przyzwyczajenia, trochę coś innego jest dla niego ważne. I teraz umiejętność wypracowania takiego współgrania, stworzenia pewnych może jakie tutaj jakaś grupa w, bliższych przyjaciół, tutaj jakaś hierarchia, to wszystko są umiejętności, które później sprawią, że ten człowiek wychodząc do. Normalnego, powiedzmy, już dorosłego społeczeństwa, idąc na studia, będzie potrafił bez problemu ogarnąć, co w jaki sposób należy zrobić, jak, jak się zachować wobec takiej i takiej osoby, jak ułożyć sobie życie w społeczeństwie. Wspomniałem już o tym, że w tamtym materiale, że. Bardzo łatwo może się zdarzyć, że człowiek, który tego nie zrobił, nie wypracował tych umiejętności społecznych, to będzie człowiek, który przejdzie, powiedzmy tak w cudzysłowie, bunt młodzieńczy i okres dojrzewania dopiero później, dopiero gdzieś tam na studiach i to, się, to jest za późno, tak? to się skończy na poziomie takim, takim psychologicznym. Także wtedy przyjdzie ten moment takiego um, zanegowania tego, co dotychczas było w domu i, i takiej, takiego odrzucenia tego, i to. Y może przebiegać dużo, dużo bardziej boleśnie niż wtedy, gdy właśnie jest to w tym takim wieku jeszcze młodszym, wtedy kiedy tak powinno po prostu być, i człowiek w jakiś sposób odcina się najpierw tak trochę mentalnie od rodziny, po to, żeby w naturalnym procesie rozwoju później do niej wrócić, żeby dostrzec, dlaczego to jest cenne i potrzebne. W tamtym materiale pojawiły się również komentarze w stylu, a że taka szkoła to jest właśnie nowoczesny wymysł. Tak naprawdę, wcześniej wszyscy uczyli się w domach, a więc. Często przez dłuższy okres czasu faktycznie uczono się w domach, ale proszę spojrzeć, kiedy wysyłano chłopców, na przykład do kolegiów i w jaki sposób też uczono się w domu. To znaczy, tak, powiedzmy, takich szlacheckich synów bardzo szybko brano na wojnę, bo wysyłano właśnie do jakiejś do takiego kolegium, czyli takiej szkoły z internatem, czasami w bardzo młodym już wieku. A więc uczono się jak najbardziej tych umiejętności społecznych. Poza tym ten system domowy też był trochę inny, dużo bardziej wielopokoleniowy. Taka rodzina, jeśli chcemy, nie wiem, taką wziąć pod uwagę polską edukację, powiedzmy dworską, w sensie szlachecką, to mieliśmy jednak do czynienia z takim. Patriarchalnym systemem, gdzie był właśnie jakiś taki Nestor, rodu, e, taki patriarcha, wiele pokoleń, wiele różnych rodzin, tak, no bo, bo wszystko, wszystko dzieci tego, tego Nestora, gdzieś tam żyją tutaj, albo w okolice, Cioci, ciocie, wujkowie, dziadkowie, wnuki, prawnuki, praprawnuki e, i później pokądzieli i tak dalej. To były jednak tłumy. To były jednak tłumy, które nie do końca były tak po prostu jedną rodziną, tak? były w jakiś sposób zrzeszone, ale jednak, jednak to społeczeństwo było trochę większe, no i też dosyć szybko. Wysyłano, wysyłano młodego człowieka już w świat. Także nie jest to to samo, co zamknięcie kilko, kilkorga dzieci, rodzeństwa i po prostu nauczanie ich w domu. Ja nie twierdzę, że edukacja domowa jest zła. Odsyłam do tego ostatniego materiału. Uważam, że ma swoje wady i zalety, natomiast te wady, które podałem, były bardzo mocno w komentarzach za wady i dlatego tutaj też się do tego odnoszę. To teraz trochę z przyburzeniem oka w obronie pruskiej edukacji. Jak już wspomniałem, to tak naprawdę nie jest w obronie pruskiej edukacji, ale tego, co się też często krytykuje we współczesnej szkole, nazywając to pruską edukacją, mianowicie w ogóle co do pojęcia dyscypliny i po co ona jest potrzebna. Mówiłem też o tym w tamtym materiale, a więc tutaj tylko krótko to powtórzę. Człowiek dzięki posłuszeństwu, dzięki dyscyplinie uczy się rzeczy bardzo ważnych. Człowiek wyrabia w sobie siłę woli dzięki posłuszeństwu. A więc jeśli mamy dorosłego człowieka, który doskonale wie, że coś musi zrobić, ale strasznie mu się nie chce. Na przykład wie, że musi zachować tą wierność małżeńską, musi pozostać w domu z dziećmi, w sensie takim całościowym, pozostać w domu z dziećmi, ale jednak emocjonalnie jest pociągnięty do zupełnie czego innego. Potrzeba siły woli, żeby wytrwać w tym, co wie, że jest dobre dla, przede wszystkim dla jego dzieci. Trzeba potężnej siły woli w takiej sytuacji i ten człowiek, który nauczył się posłuszeństwa, będzie miał dużo łatwiej wytrwać w takiej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że gdy uczymy młodego człowieka, na przykład punktualności, tak, mamy szkołę, dzwonki, to jest, właśnie jest to dla, dla współczesnych piewców, współczesnej edukacji faszyzm, w ogóle jak to, panie dzwonek, to przecież jak w obozie koncentracyjnym, a więc mamy te dzwonki i wstawiane spóźnienia. Dlaczego to jest dobre? Dlatego, że w, jeśli nauczymy młodego człowieka, Dlaczego to jest potrzebne? Dlaczego tego od niego wymagamy? Że jest to dobre, żeby uczyć się panowania nad swoim czasem? Że jest to dobre, żeby uczyć się poddawania się pod takie zasady? To w szkole jest dosyć oczywiste, mamy lekcje. Dobrym jest, żeby w tych lekcjach uczestniczyć. Po to się przychodzi do szkoły, żeby w tych lekcjach uczestniczyć. Można o szczegółach dyskutować często. Za długie, za krótkie, za dużo, za mało. Czy dobre, czy złe? Nie o tym teraz mówimy. Zasadniczo po prostu sam system, teraz o to mi chodzi. Jeśli się to modelu człowiekowi wyjaśni, dlaczego to jest dobre, dlaczego to jest potrzebne, dlaczego warto jest walczyć z lenistwem i przychodzić punktualnie, jeśli on to zrozumie i później faktycznie stara się, stara się pokonać jakieś tam swoje lenistwo i przejść na czas. To jest człowiek, który ćwiczy w sobie świadomie i dobrowolnie siłę woli. To jest człowiek, który później, gdy stanie przed wielkimi próbami tej siły woli, będzie miał dużo większą szansę, że faktycznie zna tą próbę. Że faktycznie nie zrobi tego, do czego jest jakoś bardzo pociągnięty, co wie, że jest niedobre, że jest niekorzystne, ale zrobi to, co wie, że faktycznie zrobić potrzeba. I właśnie to czyni go człowiekiem wolnym, silnym, szlachetnym, rozumnym. I takich ludzi przecież chcemy formować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.